Dobrze. Mamy kworum, więc otwieram posiedzenie podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Stwierdzam kworum. Witam Państwa posłów i witam zaproszonych gości. Witam Pana Ministra Marka Gzika, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Łukasza Świetlikowskiego, Radcę w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie. Witam Pana Witolda Mazurka, Dyrektora Akademii Kopernikańskiej. Witam także Pana Krzysztofa Płowuchę, Radcę Prawnego w Akademii Kopernikańskiej. Jest z nami także Pan Profesor Doktor Habilitowany Aleksander Welfe, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Witam także Pana Profesora Doktora Habilitowanego Marcina Połysa, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witam Panią Natalię Wiewiórską-Kratę z Rady Młodych Naukowców. Witam Pana Janusza Szczerbę z Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Pana Juliana Srebrnego, który pewnie do nas dołączy z NSZZ Solidarność oraz Panią Kingę Kurowską-Wilczyńską, prezeskę Fundacji Młodej Nauki. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia to informacja na temat funkcjonowania i działalności Akademii Kopernikańskiej. Czy są uwagi do porządku? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. I w takim razie proszę o zabranie głosu pana Marka Gzika, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Pani przewodnicząca, wysoka komisjo, szanowni państwo. Jak już oczywiście macie państwo tego świadomość, jesteśmy w trakcie likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Kopernikańskiej, która w myśl ustawy zostały powołane w 2022 roku. Przesłanki, które nas przekonują do tego, by podjąć, przekonały do tego, by podjąć takie działanie, no to przede wszystkim niewspółmierne korzyści z nakładów, które płyną z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doskonale mamy świadomość o różnych bolączkach, o problemach wielu instytucji, które są pod naszym nadzorem, podczas gdy roczny budżet Akademii Kopernikańskiej to 25 milionów złotych. Przekazaliśmy również obligacje na Szkołę Kopernikańską. I dodatkowa jeszcze, myślę, najbardziej istotna kwestia w tym wszystkim jest oto taka, że geneza powołania tej Akademii jest bardzo kontrowersyjna ze względu na to, że jest to alternatywna rzeczywistość dla Polskiej Akademii Nauk. Jeżeli państwo wczytacie się w zadania i tak naprawdę w misję Akademii Kopernikańskiej, to pokrywa się idealnie z Polską Akademią Nauk, która w okresie rządów PiS była w bardzo opłakanym stanie i surowo traktowana pod wieloma względami, a przede wszystkim pod względami finansowymi. W czasie, gdy instytuty Polskiej Akademii Nauk borykały się z poważnymi problemami, niedostatkiem finansowym, no, Akademia Kopernikańska otrzymywała duże nakłady środków. Bardzo łatwo jest wykazać osiągnięcia, jeżeli ten budżet jest tak obfity, a pomimo tego właściwie efekty pracy przez 2 lata Akademii Kopernikańskiej no, były bardzo skromne, żeby nie powiedzieć żadne. To była przesłanka do tego, że po analizie tych wszystkich właśnie kwestii, o których już mówiłem, ministerstwo podjęło decyzję o tym, by tą instytucję zamknąć, a przede wszystkim skupić się, i to też jesteśmy w trakcie takiej bardzo ożywionej dyskusji, państwo pewnie śledzicie to w mediach, a mianowicie staramy się również reformować Polską Akademię Nauk jako tą instytucję, która ma być tą, która przede wszystkim dba o poziom polskiej nauki i jest także takim stymulatorem kierunków rozwoju tejże właśnie tego obszaru w naszym kraju. Tak więc, proszę państwa, pod względem osiągnięć jest to dorobek skromny, środki znacząco przekazywane i to wszystko nas skłania do podjęcia dość drastycznych kroków zamknięcia tej instytucji, przy czym chcę zaznaczyć, że
nasza krytyka nie idzie w kierunku osób, które tam pracują, które są związane, bo członkami zostali powołani i profesorowie o ugruntowanym dorobku naukowym i pozycji w świecie nauki. Natomiast generalnie co do zasady, sama idea powołania i tworzenia takiej oto instytucji kłóci się tak naprawdę z Polską Akademią Nauk i ze strategią naukową państwa. I to tak może tytułem wstępu. Jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę w takim razie o zabranie głosu pana dyrektora Witolda Mazurka. Dzień dobry, pani przewodnicząca, panie ministrze, wysoka komisjo. Pozwoliłem sobie, na wstępie przeproszę za nieobecność sekretarza generalnego Akademii Kopernikańskiej. Powodem tego jest jego wyjazd zagraniczny, a informacje na temat komisji dostaliśmy w tamtym tygodniu. No i jest na drugim końcu świata, że tak powiem, w Stanach Zjednoczonych, stąd przepraszam za swoją nieobecność. Pozwoliliśmy sobie przygotować dla państwa taką krótką prezentację, która będzie akurat nie w tle się pojawiała. Ja tylko i przygotowaliśmy również foldery, które zostały rozdane. Ja może tylko powiem, że chciałem przedstawić państwu, bo już pewnie państwo wiecie, dowiecie się również z tych folderów, czego nie udało nam się zrobić, czego nie możemy zrobić w związku z tym, że budżet Akademii Kopernikańskiej, jak pan minister słusznie zauważył, z 25 milionów został obcięty, ale na niecałe 12 milionów, więc po prostu nie mamy możliwości operacyjnej, a zaraz powiem, o jakich programach mówię. Więc pierwszy z tych programów to program Lightbird. Największy światowy projekt bezzałogowej misji kosmicznej na najbliższe lata został przygotowany przez japońską agencję kosmiczną JAXA. Akademia Kopernikańska otrzymała status równorzędnego podmiotu zarządzającego tym projektem wraz z JAXA i Uniwersytetem w Berkeley. Podkreślamy, że nigdy dotąd żadna polska instytucja nie miała możliwości aktywnie uczestniczyć w realizacji misji tejże rangi. Jednakże ze względu właśnie na obcięcie budżetu nie możemy skorzystać z tej okazji. Przede wszystkim nie może skorzystać z tego nauka polska i polscy naukowcy. Nie możemy kontynuować zawartego tak zwanego konsorcjum z uczelniami tajwańskimi. Przygotowano projekt współpracy polskich uczelni z Biurem Tajwanu w Polsce. W celu realizacji najbardziej zaawansowanych projektów technologicznych Akademia Kopernikańska uzgodniła zasady współpracy z tajwańskim Ministerstwem Edukacji, które było gotowe we wstępnej fazie wyasygnować około 10 milionów dolarów na przygotowanie tego projektu. Potwierdzeniem woli sfinansowania tegoż projektu i przedsięwzięcia była wizyta wiceprezydent ELEK Republiki Chińskiej Tajwanu, pani Kishim Hisayo, w dniu 21 marca 2021 roku w siedzibie Akademii Kopernikańskiej oraz przekazanie środków w wysokości 3,5 miliona dolarów na sfinansowanie stypendiów dla doktorantów z Ukrainy. Nie możemy również kontynuować nawiązanej przez Akademię Kopernikańską współpracy z Ronald Reagan Institute, której celem miała być współpraca naukowa, dydaktyczna, wystawiennicza, promująca polskich uczonych i polskie osiągnięcia naukowe w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Strukturalnie Akademia Kopernikańska miała być elementem Global Regamix w ramach Międzynarodowej Grupy Roboczej analizującej aspekty polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne oraz ekonomiczne światowej polityki od końca XX wieku do czasów współczesnych. Należy przy tym zauważyć, że Ronald Reagan jest jednym z najbardziej wpływowych ośrodków politycznych i naukowych w Stanach Zjednoczonych, zaś udział Akademii Kopernikańskiej w tej grupie roboczej pozwoliłby polskim uczonym uczestniczyć w tak istotnych wydarzeniach jak Reagan National Economic Forum, konferencja Era Reagana, która została zaplanowana na lipiec 2025 roku. W tym miejscu należy zaznaczyć i chcę to też podkreślić, że władzom Fundacji Instytutu Reagana bardzo zależało na pozyskaniu właśnie partnera w postaci Akademii Kopernikańskiej w trakcie rozmów i zaanonsowania tychże rozmów przez stronę amerykańską. Opierali się przede wszystkim na kongresie, gdzie stwierdzili, że w Europie Środkowej, w Polsce oprócz wizyty swojego prezydenta odbywa się w tym samym czasie kongres i jest na nim aż czterech noblistów. I stąd chcieliby, żebyśmy byli tym
głównym partnerem, no ale tego też nie możemy zrealizować. Z uwagi na brak środków finansowych Akademia Kopernikańska nie może wykonywać swoich zadań statutowych, a co za tym idzie, nie może przyjmować grantów kopernikańskich, chociaż pierwszymi beneficjentami zostali Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika PAN wspólnie z 8 międzynarodowymi renomowanymi instytucjami naukowymi oraz polskimi uniwersytetami. Tu podpisaliśmy umowę, która została zawieszona na 3-letni projekt badawczy na kwotę 980 tysięcy złotych. Podpisana ona została 14 lutego 2024 roku. Kolejnym beneficjentem grantu został Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wspólnie z 4 międzynarodowymi instytucjami naukowymi. W ramach grantu miał być realizowany projekt Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, uwarunkowania zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w optyce orientacji strategicznej odporności firm na kryzys. Umowa została zawarta na dwuletni projekt i została podpisana 20 lutego 2024 roku na kwotę 700 tysięcy. Tych grantów także nie możemy zrealizować. Jak wspomniałem, powód obcięcie budżetu celowego praktycznie do zera. Akademia Kopernikańska nie może wreszcie przyznawać corocznie 2 nagród kopernikańskich. Zaznaczam przy tym, że zgodnie z zapisami ustawy o Akademii Kopernikańskiej 2 kolejnych laureatów Nagrody Nobla miało w tym roku otrzymać wspomnianą nagrodę, ale nie otrzyma. Kolejnym ustawowym obowiązkiem są ambasadorowie Kopernika. Również nie możemy realizować tego przedsięwzięcia ze względu na obcięcie finansowania. Wyłoniono grono wybitnych uczonych z zagranicy, którzy jako ambasadorowie Kopernika przygotowali wiele projektów, konferencji, sympozjów naukowych, mających odbyć się w ich krajach z udziałem polskich uczonych. Działania oczywiście miały te służyć istotnemu zwiększeniu udziału polskich akademików w międzynarodowym życiu naukowym, ale pozbawienie Akademii Kopernikańskiej środków z funduszu celowego odebrało kilkudziesięciu polskim uczonym możliwość włączania się w międzynarodowe życie naukowe. W konsekwencji Akademia Kopernikańska, nie dysponując środkami operacyjnymi, została zmuszona do promowania idei kopernikańskiej na innych szczeblach, nieco niższych edukacji. I Akademia nagradza polskich laureatów międzynarodowych olimpiad w dziedzinach kopernikańskich. Kontynuujemy współpracę z Planetarium Śląskim w Chorzowie, przygotowującego każdego roku reprezentację na Międzynarodową Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki. W tym roku Akademia Kopernikańska współfinansowała wyjazd reprezentacji Polski do Brazylii, gdzie ta reprezentacja zdobyła 4 srebrne medale i 1 wyróżnienie. Nagrodzi również, będziemy się starać w jakiś sposób nagrodzić zdobywców 2 złotych i 3 srebrnych medali zdobytych na Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej w Atenach. I chcieliśmy stworzyć sieć szkół kopernikańskich, to znaczy zjednoczyć te szkoły, które mają w nazwie Kopernika i zajmują się tymi 5 dyscyplinami głównymi kopernikańskimi w kontekście tworzenia promocji nauki kopernikańskiej, czyli astronomii, ekonomii, medycyny, prawa, teologii, filozofii, przekazywania wiedzy o życiu, działalności Mikołaja Kopernika, który postrzegany jest jako najwybitniejszy polski naukowiec, i wzbudzania po prostu zainteresowania chociażby wśród młodzieży Mikołajem Kopernikiem, jego aktywnością w kontekście nauki. Nie możemy także zrealizować w sposób zaplanowany wcześniej aktywności polegającej między innymi na zdobywaniu kolejnych partnerów, między innymi w Hiszpanii, Grecji, na Bałkanach, w Ruandzie. Mieliśmy otwierać też rok szkolny, podpisywać MIU, no ale w związku z tym, że musimy ograniczyć swoją działalność praktycznie do minimum, więc te rzeczy nie będą zrealizowane i to też, że tak powiem, wygląda nieciekawie, jeżeli chodzi o tę kwestię, gdzie byśmy tak zaangażowani i na takim etapie były prowadzone rozmowy z uniwersytetami. Wspomnę jeszcze, że jako jedyni chyba w Polsce przez tak krótki okres czasu mamy podpisane umowy z Uniwersytetem w Padwie, w Ferrarze, czego nie udało się jeszcze zrobić nikomu. Kończąc może moją wypowiedź dodam tylko, że mimo drastycznie obciętego finansowania, niewątpliwie jak Państwo słyszycie, ze szkodą dla polskiej nauki i jej międzynarodowienia,
Jednym z naszych jeszcze osiągnięć w tym roku było zorganizowanie wspólnie ze Szkołą Główną Mikołaja Kopernika. Podkreślam, że jest to oddzielny byt łączący Akademię jako Rada Uczelni, bo pan minister raczył wspomnieć, że przekazał obligacje. To na szkołę, to nie na Akademię. To szkoła jest beneficjentem, nie my. Mają osobny region, osobny NIP. Było zorganizowanie wspólnie z MGNK w kwietniu tego roku w Warszawie Międzynarodowego Kongresu Naukowego Futures of the Year. Wydarzenie to zgromadziło grono najwybitniejszych uczonych z całego świata zajmujących się sztuczną inteligencją, ekonomią, edukacją, naukami ścisłymi i w jego ramach odbył się cykl wykładów wygłoszonych i też z nieukrywaną radością powiem 4 laureatów Nagrody Nobla. Więc tego nie mogliśmy zrobić w związku z budżetem. Budżet na ten rok, pan minister oczywiście tutaj mówił o 25 milionach, nawet w tamtym roku dał więcej, niestety, ale później obciął o 14 bodajże milionów, więc operacyjnie nie jesteśmy w stanie zrealizować tych rzeczy, więc ich nie realizujemy. No i ubolewamy nad tym. No to tutaj pan minister wspomniał, że nie chodzi o nas, o osoby, które się w to zaangażowały. Natomiast no, myśmy to, znaczy mówię za siebie, za sekretarza, mam upoważnienie, że robiliśmy to dla nauki polskiej, nie dla partii, bo nie jesteśmy partyjni. Jeszcze do jednego chciałbym się odnieść, jeżeli i sprostować, bo w mediach pojawiają się informacje, że zarobki w Akademii, Kopernikańskiej są bardzo duże. Szanowni Państwo, zrobiliśmy analizę, prostowaliśmy te kwestie, bo nie ujęto w naszych, podają zarobki na 12,5 etatu, gdzie ta średnia wychodzi 17 tysięcy brutto. Natomiast my z puli wynagrodzeń opłacamy 48, czyli 50 członków Zgromadzenia Ogólnego, którzy pobierają comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 40% wynagrodzenia sekretarza generalnego plus ludzie, którzy pracują w Akademii Kopernikańskiej, więc opłacamy na ten moment, a mogliśmy mieć 100, tylko nie zostało tych kolejnych 50 zatwierdzonych. Łącznie mamy zetatyzowane 53,46 etatów i średnia wychodzi nam 8403,74 zł brutto. Dla porównania wynagrodzenie minimalne miesięczne profesora uczelni publicznej określone w rozporządzeniu ministra nauki z 15 lutego 2024 roku wynosi obecnie 9370 zł. Tyle samo wynosi wynagrodzenie minimalne profesora na Polskiej Akademii Nauk. No wszędzie w szkolnictwie wyższym obowiązuje to samo prawo, więc na tle tego nie są to zarobki, o których się mówi. Natomiast biorąc pod uwagę również kondycję czasową i to, do czegośmy się zobowiązali i to, o czym Państwu powiedziałem, o tych Leibergach, projektach międzynarodowych i ludziach, których mamy w gronie profesorskim i prezydium i no, uważam, że to nie są wynagrodzenia wygórowane, tym bardziej, że w gronie tych osób są profesorowie z uniwersytetów zagranicznych, prezesi banków centralnych, jak również laureaci Nagrody Nobla. I to myślę, że dla laureata Nagrody Nobla czy prezesa Banku Centralnego z Europy kwota 6 tysięcy brutto to chyba nie jest to, dlaczego z nami chciał współpracować. Tylko chodziło pewnie o inne rzeczy. Bardzo Państwu dziękuję. Panie Ministrze, Pani Przewodnicząca, dziękuję za umożliwienie wypowiedzi. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze i otwieram dyskusję. Rozumiem, że jeszcze Pan Minister od razu chciałby odpowiedzieć, zanim otworzymy dyskusję, to bardzo proszę. To jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli, ja się od razu odniosę do słów do Pana Dyrektora. Proszę Państwa, nie ma takiej działalności Akademii, co nie mogłoby być realizowane przez instytucje, które mają swoją renomę i budowały swoją pozycję od lat. Mamy NAWE, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, wszystkie wyjazdy i tak dalej. Pan dyrektor mówi tu o jakiejś dla mnie absurdalnej sprawie. Jest jakaś konferencja, Instytut Ronalda Reagana to zapisane sobie organizuje i nasi naukowcy nie mogą pojechać, jeżeli nie, na to nie pozwoli Akademia Kopernikańska. Nie ma czegoś takiego, proszę Państwa, a powiem więcej. Zaoszczędzone pieniądze, które wydajemy i trwonimy na Akademię Kopernikańską, która
której zadania może realizować wiele innych instytucji, które są w naszym kraju, funkcjonują i nie będziemy pokrywać kosztów organizacyjnych, tylko przekażemy środki dla polskich naukowców. Wówczas takich wyjazdów na wskazany kongres czy masę innych, jeżeli zaoszczędzimy 11 milionów, które wydajemy na funkcjonowanie Akademii, będzie to tylko i wyłącznie z pożytkiem. Tu pan dyrektor wspomina, podając kwestie finansowe. Proszę Państwa, członek Polskiej Akademii Nauk otrzymuje 2000 zł za to, że został wybrany w procedurze bardzo obiektywnej. Świat polskiej nauki wybrał najlepszych iluminarzy. To jest crème de la crème w zasadzie polskiej nauki, gdzie to nie polega na tym, że powołuje tych członków prezydent, tak jak w przypadku Akademii Kopernikańskiej, tylko środowisko obiektywnie wybiera spośród siebie najlepszych. Są tu przedstawiciele środowiska naukowego, mogą potwierdzić moje słowa. I też myślę potwierdzić to, że Akademia Kopernikańska była tworem trochę takim politycznym. W zasadzie wybór, jest kilka osób rzeczywiście o dużym dorobku, zaproszeni przedstawiciele środowisk akademickich z zagranicy. Nieduże pieniądze, 6 tysięcy, tam 8 tysięcy, no ale dobrze, jaki z tego ma tak naprawdę pożytek polska nauka? No śmiem wątpić, tutaj wielkie jakieś dzięki działalności Akademii korzyści dla środowiska polskiej nauki. A więc to mówimy to o 8 tysiącach, no proszę Państwa, to nie jest tak, to w ogóle porównanie pana dyrektora do pensji profesorów, którzy pracują na swoich wydziałach czy w instytutach, spędzając tam znacznie więcej niż 8 godzin dziennie, a pan dyrektor porównuje te 8 tysięcy osób, którzy podobnie na zasadzie członków Polskiej Akademii Nauk dostają 8 tysięcy, tak? Bo 40% 50 dostaje 40% uposażenia, to jest ile? 8 tysięcy. 6 tysięcy. No więc, proszę Państwa, to co grupa członków 50 wybranych przez kogo, panie dyrektorze? Kto powołał tą grupę prawie 50 przedstawicieli Akademii Kopernikańskiej? Pan prezydent. Pan prezydent. No więc pan prezydent mówi, ty mi się podobasz, tamte mi się nie podoba. Dzisiaj przedstawiciele środowiska Akademii Polskiej Akademii Nauk to są ludzie wybierani przez całe środowisko, najlepsi. Ja też jestem członkiem jednego z komitetów Polskiej Akademii Nauk. Jak siedzę przy stole biocybernetyki, inżynierii biomedycznej, to nie brakuje tam nikogo spośród najlepszych w tej dyscyplinie w Polsce. Tutaj natomiast mam wątpliwości. Jest to wybór taki trochę przemieszany, trochę politycznych nominantów przez rzeczywiście osoby o absolutnie, które też legitymizują tą instytucję, osoby o wysokim dorobku. Proszę Państwa, no, wynagradzamy noblistów. No nie wiem, co próbujemy tworzyć, alternatywę znowu dla Komitetu Noblowskiego. Przyznajemy po 500 tysięcy absolutnie wyjątkowym osobom. Ale proszę Państwa, to jest wciąż 500 tysięcy. Zamieniamy to na życzliwość tych wielkich naukowców. No dobrze, w porządku, super. No ale pamiętajmy o tym, że musimy spojrzeć trochę na warunki finansowe w ogóle, jakie mamy w polskiej nauce. I Akademia Kopernikańska z Kopernikiem ma trochę wspólnego, bo tak troszeczkę odleciała. To jest stworzenie zupełnie instytucji, która nie przystaje warunkami swojej egzystencji do żadnego z utytułowanych i z wielką renomą instytutów panowskich. Więc to jest poważny problem, że nagle tworzymy na mapie polskiej nauki instytucje, gdzie jeżeli wpompujemy takie pieniądze jak w tym przypadku, no to słuchajcie, sukcesów będzie co niemiara. Ja panu dyrektorowi pokażę z 2 lat działalność mojego wydziału, gdzie budżet jest na 8 milionów, ile konferencji, ile młodzieży przy tej okazji wykształciliśmy, ile doktoratów, habilitacji. I to jest wartość dla polskiej nauki bardzo konkretna, bo wykształcony jeden młody człowiek, który zdobywa doktorat czy habilitacja, to jest przysporzenie nowej wiedzy. I to za dużo mniejsze pieniądze. Tutaj natomiast było to troszeczkę taka swego rodzaju megalomania naukowa, świata naukowego. Proszę, udowodnimy polskiej nauce, że stworzymy Akademię Kopernikańską i będzie najlepsza ze wszystkich instytucji w polskiej nauce. No i co? Prawie by się udało, tak? Dajcie takie pieniądze, 25 milionów na jeden instytut, dołóżcie takich pieniędzy i teraz zobaczycie, jakie będą efekty. Tutaj natomiast efekty są, panie dyrektorze, no słabe, no trochę PR-u, budowanie trochę takiego zaplecza eksperckiego dla Prawa i Sprawiedliwości. I taka była geneza powołania tej instytucji. No mówię, jeżeli przeliczymy na etaty, przeliczymy na
osiągnięcia, te środki w stosunku do instytutów panowskich i je porównamy, no to będzie miazga. To będzie miazga, zwłaszcza, że tak jak mówię, są instytuty, które mają swój dorobek, mają swoje pomysły, mają naukowców, których trzeba też zatrzymać, żeby oni od nas nie odchodzili. Tu jest największy problem. O ile, proszę Państwa, te 25 lat, ta nasza obecność, przede wszystkim w Unii Europejskiej, to zamieniliśmy na inwestycje, infrastrukturę badawczą, co nas już porównuje do tych takich wiodących ośrodków naukowych w świecie, o tyle wciąż finansowanie człowieka, kadr nauki polskiej jest wciąż na daleko niezadowalającym poziomie. A więc tutaj teraz, jeżeli pojawia się na jeszcze raz mówię, na tej mapie polskiej nauki instytucja, w której no, warunki absolutnie odbiegające, no to, że się pojawia kilka tutaj takich ciekawych rzeczywiście propozycji realizacji programów współpracy i tak dalej, no to nie jest dziwne. Sprawa natomiast, proszę Państwa, Tajwanu. To jest w ogóle dla mnie zaskakujące. Nie wiem, bardzo jestem ciekaw i tu pana dyrektora od razu proszę na tej komisji odpowiedź, kto zdecydował, że taki program trafił do jakiejś tekturowej instytucji. Przecież to jest tekturowa instytucja. Dostaliście program Tajwanem, który przyszedł tutaj współpracować z polską nauką i nagle dostaje to jakaś instytucja taka trochę bez żadnej renomy, bez żadnego, tak naprawdę, ja nie wiem jak to się stało. Tu liczę tu na pana dyrektora, że mi powie, kto zdecydował o tym, że trafiła ta instytucja akurat do Akademii Kopernikańskiej. Bo proszę mi nie mówić, że państwo, żeście ich przekonali, żeby oni koniecznie z wami współpracowali. I z wami przegrały instytuty panowskie, z wami przegrała Korporacja Polskiej Akademii Nauk, z wami przegrały uczelnie polskie. Przecież wy nawet nie macie ani szkoły doktorskiej, ani nic. I nagle się pojawia u was program, i to fajnie brzmi, 3 miliony dolarów. No tylko czy my się nie ośmieszymy wobec tego Tajwanu? No bo z czym wy macie wyjść? Gdzie macie instytucje? Gdzie u was ktoś będzie z tych młodych ludzi realizował doktoraty? W których pomieszczeniach, korzystając z jakich laboratoriów? No nie ma tego. Więc też jestem ciekaw, co to w ogóle były za decyzje, ponieważ wraz za decyzją o utworzeniu Akademii, proszę bardzo, środki absolutnie wyjątkowe, no i za chwileczkę nie trzeba będzie długo czekać, będą efekty. Pojawia się Tajwan, dajmy to Akademii Kopernikańskiej, uzasadnimy nasze decyzje. Wszystko pięknie wygląda na papierze, ale niestety fakty są takie, że tych efektów nie ma. I dlatego też no, ta decyzja jest jaka jest. Wycofujemy się z finansowania instytucji, która no, dla warunków funkcjonowania instytucji w Polsce i w polskiej nauce jest absolutnie nieosiągalna i wręcz wprost krzywdząca. Krzywdząca, bo skoro inni pracują przez wiele lat i nie mogą nawet pomarzyć o takich warunkach swojego rozwoju, a nagle decyzja polityczna, bach. Akademia Kopernikańska. Teraz pokażemy całej polskiej nauce, która nie ma wielkich osiągnięć, że my stworzymy instytucję, która będzie miała absolutnie wyjątkowe osiągnięcia. No i tak się niestety też nie stało, bo nawet te 25 milionów, to żebyśmy się ścigali z najbardziej renomowanymi ośrodkami w świecie, to też jest trochę mało. Można wpompować każde pieniądze, no to chyba, że za te pieniądze zatrudnimy naukowców z całego świata. No, musimy inwestować, proszę Państwa, w ludzi. Dlatego ten budżet, który na naukę wciąż daleko niezadowalający i gonimy świat, musimy go optymalizować. Musimy każdą złotówkę jej się bardzo wyraźnie przyglądać i nie trwonić. Bo przepraszam, Akademia Kopernikańska, instytuty, które powstały, mamy przykład GovTechów w ministerstwie. Przecież to nie było nic innego jak trwonienie pieniędzy, pompowanie do ludzi powiązanych z PiS-em. GovTech. Ostatnie miesiące rządów PiS-u, proszę bardzo, zatrudnionych 100 osób i my pompujemy pieniądze, do tej pory niezamknięta instytucja, pompujemy pieniądze w ludzi, którzy zostali zatrudnieni w zupełnie jakimś fikcyjnym celu. Chyba tylko po to, żeby te pieniądze po prostu pensje odbierali. Także proszę Państwa, naprawiamy polską naukę i elementem tej naprawy jest zamknięcie, bo to będzie z pożytkiem dla całego środowiska naukowego, dla całej polskiej nauki. I co chcę jeszcze powiedzieć, są tu znakomitości świata polskiej nauki, potwierdzą to, a być może właśnie ja będę tu zaskoczony,
niemile, że będziecie bronić Akademii Kopernikańskiej. Nie słyszałem, proze Państwa, głosów ze środowiska naukowego, żeby ktoś płakał nad zamknięciem, nad naszą decyzją o zamykaniu Akademii Kopernikańskiej. Nie ma takich głosów. Poza osobami bezpośrednio związanymi ani Polska Akademia Nauk, ani instytucje, które są dla nas organem doradczym, które stanowią też o pewnym ładzie i porządku w polskiej nauce, nie mamy żadnej informacji, żadnego pisma podpisanego przez autorytety polskiej nauki, byśmy bronili Akademii Kopernikańskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o jeszcze chwilkę cierpliwości, bo pan dyrektor chciałby się odnieść. Myślę, że to może być istotne dla przebiegu dyskusji, więc od razu poproszę. Dziękuję, pani przewodnicząca. No, pan minister wywołał mnie do odpowiedzi, więc jeżeli chodzi o kwestię konkurencji z panem, z NAWą, z tymi instytucjami o niewątpliwej rolę, myśmy nigdy nie konkurowali. Jak państwo zauważyli, nawet pierwszymi beneficjentami naszych grantów właśnie był pan. Pierwszą umowę w Olsztynie w kolegium podpisaliśmy z panem. Mówimy o instytucjach, które istnieją lat naście. Profesorowie, którzy są bardzo doświadczeni. My istniejemy, w sumie, przepraszam, istniejemy 2 lata. W tym proszę zauważyć, że myśmy zaczynali od kongresu, od niczego, od ołówka. To, co przeczytałem, to, co państwo macie w biuletynach. Faktycznie funkcjonujemy rok czasu. Która instytucja przy takim zasobie kadrowym, o której raczył pan minister wspomnieć, zrobiła tyle rzeczy albo się porwała na tyle rzeczy? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kwestie Tajwanu. Te kwestie zostały wypracowane przez ówczesne, znaczy teraźniejsze władze Akademii, ówczesne władze ministerstwa w konsultacji z ówczesną kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dlaczego te pieniądze wpłynęły do nas? Dlatego właśnie, że stworzyliśmy takie konsorcjum międzynarodowe. Pan minister raczył powiedzieć, że nie mamy szkół doktorskich. Mamy 5 szkół doktorskich, mamy 5 kolegiów w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika, gdzie już jesteśmy po 1 roku doktoratów na studiach. No, powiem państwu, że w tym roku zgłosiło się na samą astronomię, wpłynęło 40 podań. W tym 90% z tych podań to są ludzie z zagranicy. Drugi rok studia doktoranckie się zaczynają. Mówię o 5 kolegiach. Lublin prawo, astronomia Toruń. Dyplom będzie z Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, której my stanowimy Radę Uczelni. I te pieniądze w ramach stypendiów, bo to jest nasz instrument do kształcenia, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, bo Akademia zgodnie z ustawą jest korporacją uczonych wspomagających. To jest nasz instrument do kształcenia, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. I tam kształcimy doktorantów. I tam idą stypendia, tam idą pieniądze. I tak na dzień dzisiejszy mamy około 60 doktorantów. Pan minister mówi o likwidacji. No dobrze, no to tych ludzi pewnie trzeba będzie gdzieś przesunąć, ale mamy to narzędzie. Tylko ono się nazywa Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, a my jako Akademia stanowimy Radę Uczelni. I stąd ten przepływ. To jest nasze narzędzie do kształcenia, bo my kształcić nie możemy jako Akademia. My nie kształcimy. Jeszcze Tajwan, liczba doktorantów. No ja myślę, że no to chyba wystarczy. No szkoda, panie ministrze, ja też no, jestem w to wszystko zaangażowany. Mnie się wydaje, że jako też nauczyciel akademicki uważam, że każda konferencja, każdy nowy student, każda osoba to jest plus dla polskiej nauki. Jaki mamy poziom polskiej nauki, wiemy. Mamy dużo do nadrobienia. Staramy się. No każdy robi jak może, jak najlepiej może, stara się. Ale też proszę zauważyć, że do tak młodej instytucji jak my, tak jak powiedziałem, samych 30 osób, doktorantów, teraz zgłosiło się na studia doktoranckie, gdzie ja nie wiem, bo nie znam tych danych, nie chcę tutaj nikogo urazić, na której z uczelni polskiej z renomą, o której wspomina pan minister, na kierunku astronomia, na pierwszy rok, przepraszam, w drugim roku funkcjonowania danej instytucji zgłosiło się tylu doktorantów.
Nie wspomnę o innych, gdzie mamy z medycyny, gdzie już po pierwszym roku z filozofii, z teologii, z prawa, ekonomia i finanse. Ja tylko mówię o tych faktach i tutaj ja się zgodzę, że jesteśmy młodzi, czy można nam zaufać, czy nie. No właśnie robimy takie rzeczy, chcemy robić takie rzeczy, żeby właśnie instytucje nam zaufały. Ja osobiście nigdy się nie skonfliktowałem z nikim z panu, z nikim z innych renomowanych instytucji. Wręcz jak są zgromadzenia ogólne, jak czasem mam możliwość uczestniczyć, czy nasze konferencje, z tymi ludźmi się rozmawia, oni przychodzą i są. Więc ja tylko mówię o faktach. Ja rozumiem, że jak decyzje zostały podjęte, że może to są za duże pieniądze, ale panie ministrze, no gdyby pan minister dał te 11 milionów, odliczył te etaty, no nie wiem, pan minister pewnie ma raporty ze świata nauki. No kto za rok czasu takich rzeczy? Ja nie mówię, że my jesteśmy wspaniali, broń Boże, to nie mówię nie. Ale faktycznie fakty za tym przemawiają, podaję państwu liczby. No proszę mi wskazać, która astronomia, który uniwersytet ma po pierwszym roku tylu doktorantów, gdzie, tak jak pan minister też wspomniał, borykamy się ciągle z przekazem medialnym, że jesteśmy i moi koledzy, koleżanki, to wymysł PiSu. No to taka sytuacja wtedy, kiedy powstał pan, kiedy powstały inne uczelnie w Polsce, teraz za państwa rządów, gdy powstaną jakieś uczelnie, to co, będziemy je likwidować za 3 lata, bo powstały za polityki tych czy innych rządów? No ja już sam nie wiem, jak bronić instytucji, w której po prostu pracuję, ale mówię tylko o faktach i daję państwu to po prostu pod rozwagę. Może się mamy dużo do nadrobienia, dużo do nauki, właśnie chcemy współpracować z panem, mieliśmy te granty. Przecież na pierwszy konkurs, panie ministrze, grantowy wpłynęło chyba 18 podań, w tym te 3 przeszły. 18 podań do nowej instytucji, która tylko w internecie, a jak oczywiście pan minister i znów ma rację, że przekaz medialny, jak włącza Akademia Kopernikańska, to trudno się to czyta. No trudno się to czyta, że to środowisko tak akurat nie, tej instytucji nie lubi. No może właśnie dlatego, że jest tak aktywna. I tutaj pozwolę się z panem ministrem nie do końca zgodzić. Dziękuję państwu. Mogę tylko króciutko? Dziękuję bardzo. Zacznijmy już może dyskusję, a potem jeszcze wrócimy do odpowiedzi. Dobrze, ad vocem króciutkie. Trzymam ze słowo, będę przerywać. Chciałbym, żebyśmy tak pozostawili ten temat doktorantów w tej dyskusji na boku, bo młodzi ludzie, którzy podjęli studia doktoranckie, te studia są przy uczelniach, a więc tam nie grozi im żadna, że tak powiem, z tytułu likwidacji Akademii Kopernikańskiej, żadna krzywda. Będą mogli kontynuować swoje studia i ukończyć. I tutaj nie widzę, panie dyrektorze, w tym żadnego problemu. To jest, myślę, że ważne, żebyśmy to powiedzieli. Natomiast no, jeszcze raz powtórzę, no, porównywanie różnych instytucji, osiągnięć, no to musi się odbywać przede wszystkim na gruncie poniesionych nakładów. Więc tutaj te nakłady były daleko wyższe w stosunku do osiągnięć, porównując z innymi instytucjami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. I w takim razie otwieramy dyskusję. Pan poseł Dolata się zgłosił jako pierwszy. Tak, dziękuję bardzo. Udział w posiedzeniu tej podkomisji jest dla mnie dość przykry, ale jednocześnie pouczający. Bo przede wszystkim pouczające jest wystąpienie pana Gzika, który wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego jest tylko z nazwy, co mogliśmy tutaj usłyszeć, a tak naprawdę jest funkcjonariuszem partyjnym, owładniętym taką manią, bym powiedział, jakąś taką wręcz szaloną manią walki z PiS-em. Jest takim, powiedzmy, Tuska młotem na czarownicę w środowisku naukowym. I wszędzie widzi rękę PiS-u i bierze maczugę i trochę tak z wdziękiem troglodyty tą maczugą wszystko to, co gdzieś tam wyrasta, to łoi po głowie. Nie, prośle, ale bez troglodyty. Pani przewodnicząca, niech się pani naprawdę nie włącza w moją wypowiedź.
Użyłem tego kolokwializmu, nawiązując do wystąpienia pana Gzika, który, ja powiem szczerze, jestem zniesmaczony. Jeśli osoba pełniąca funkcję wiceministra używa takiej retoryki w stylu: Akademia Kopernikańska ma tyle wspólnego z Kopernikiem, bo odleciała. Myślę, że pod budką z piwem można by podobne bonmoty usłyszeć. Albo jeszcze inne. No patrzcie, stworzymy najlepszy instytut. Tak właśnie pan minister odczytuje intencje twórców, pewnie naukowców Akademii. I prawie by się udało. No ale przyszliśmy my i urżniemy temu łeb. Pan się kompromituje, proszę pana. Pan się kompromituje jako minister odpowiedzialny za naukę. I to jest naprawdę, ja używam mocnych słów, ale pewnie należałoby użyć słów mocniejszych. Bo gdyby kierownictwu ministerstwa zależało na dobru polskiej nauki, to byście hołubili tego typu instytucje jak Akademia Kopernikańska. Bo środowisko naukowe nie boi się konkurencji. Prawdziwy naukowiec nie boi się swojego kolegi profesora, który pracuje nad podobnym zagadnieniem. Bo z tej konkurencji rodzą się dobre rzeczy. I to każdy doskonale wie. Ale człowiek mały konkurenta chciałby ustrzelić. Chciałby go wykończyć, żeby samemu brylować. Jeśli taką politykę prowadzi ministerstwo, to jest to po prostu niezwykle wręcz szkodliwe. I teraz do argumentów, których się pan Gzik odwołał. Likwidujemy Akademię Kopernikańską, bo jej misję już wykonuje Polska Akademia Nauk. To jest konflikt interesów. No to spójrzmy na finansowanie Polskiej Akademii Nauk. Mieliśmy tutaj również na posiedzeniu tej podkomisji przedstawicieli instytutów Polskiej Akademii Nauk. Było ich kilkunastu dyrektorów, profesorów. Co oni nam powiedzieli? Oni nam powiedzieli, że ministerstwo nie doszacowało subwencji. Blisko 52 miliony złotych brakuje do tego, żeby w instytutach mogły być zrealizowane podwyżki. Niech mi pan nie przerywa. Co więcej, pracownicy nienaukowi, którzy mieli otrzymać podwyżki 20%, do dzisiaj ich nie zobaczyli. Mogą wystąpić do sądu i pewnie to zrobią. I te środki dyrektorzy instytutów niestety będą musieli zapłacić. Będą musieli oddać z odsetkami. Ale to nie jest wina tych dyrektorów instytutów. W tej dyskusji przecież oni wprost mówili, a z czego my mamy wziąć środki? W tych instytutach, które zajmują się naukami humanistycznymi, subwencja w 90% jest przeznaczana na płace. I ministerstwo ma to w głębokim poważaniu. Więc gdyby prawdą była ta argumentacja o tym, że my teraz skupiamy się na Polskiej Akademii Nauk, to przecież tego problemu by nie było. Ale jest. Więc najlepiej, co wychodzi temu rządowi, to likwidacja. Zlikwidujcie wszystko. Państwo zlikwidujecie, bo w tym kierunku idziecie. Ewidentnie. Tylko rozliczenie będzie bardzo szybko. Już pierwszy rok waszych rządów minął. Kolejne trzy miną równie szybko. I wtedy ci naukowcy, którzy dzisiaj, i ja się do naukowców zwracam, którzy dzisiaj patrzą na
działania tego ministerstwa w stosunku do Akademii Kopernikańskiej. Ale przecież nie tylko. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Minister mówi, odwołamy rektora. Politechnika Poznańska. Zabierzemy miliony na komputer kwantowy. I co nam zrobicie? Jest to oczywiście pokazywanie pałki, takiej policyjnej pałki. No zobaczcie, no i co, podskoczycie nam, my trzymamy ten kurek. Możemy go zakręcić, możemy go odkręcić. Bądźcie grzeczni. Tylko pamiętajcie, drodzy naukowcy, że dzisiaj naukowcy w Akademii Kopernikańskiej zostali skazani na śmierć naukową, przynajmniej w ramach tej instytucji, sobie poradzą, oczywiście poradzą sobie. Ale za chwilę to mogą być wasze instytucje. To możecie być wy. Bo znajdzie się jakiś Hunwejbin, który doniesie, że jednak, panie profesorze, pan się spotkałeś z posłem PiS-u. Spotkałeś się pan z datą i zdjęciem. I nie będzie grancików. Tak. Tak będzie. Tak wygląda rewolucja. I w ten sposób działają właśnie ci, którzy jak to nazwał Tusk, demokracja walcząca, prawda? Którzy hołdują właśnie idei demokracji walczącej. I tym słowem wytrychem można otworzyć każdy zamek. I można wykończyć każdego. Więc ciekawe, kto będzie następny. Dziękuję. Rozumiem, że pan poseł skończył. Pani posłanka Bielawska teraz się zgłaszała. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie ministrze, szanowni goście, a także członkowie komisji. Ja z przykrością stwierdzę, że muszę się zgodzić z panem posłem Donatą, że ten udział w dzisiejszej komisji też jest dla mnie przykry i pouczający z jednej strony. Nie wiedziałam, że będzie pouczający, dopóki nie nastąpiła druga część wypowiedzi pana posła Dolaty, który chyba się zapomniał i tak w zasadzie scharakteryzował, jak wyglądało właśnie zarządzanie nauką w ich przypadku. Chciałabym uniknąć polityki. Dlaczego chciałabym uniknąć polityki? Z jednego prostego względu. Ja również byłam pracownikiem naukowym. I doskonale wiem, jak wygląda życie naukowe w Polsce i na jakich zasadach w zakresie funkcjonowania i finansowania musieliśmy się, bo już nie jestem z żadną uczelnią wyższą związana, obracać. Dlatego też jako były naukowiec z uwagą śledziłam wszystkie etapy powstawania Akademii Kopernikańskiej. I nikt mi nie wmówi, że tak naprawdę była to alternatywa do państwowej, dla panu, po to tylko, żebyście państwo mogli sobie stworzyć własną uczelnię, bo chcieliście mieć właśnie ośrodek naukowy, którym będziecie mogli się chwalić. I z całym szacunkiem do pana dyrektora i do waszych osiągnięć chciałabym powiedzieć dość gorzko. Gdybym miała takie pieniądze, w ciągu roku zorganizowałabym 2 razy więcej konferencji. Jaki jest efekt naukowy tych konferencji, które państwo zorganizowaliście? Jakie to ma przełożenie na rozwój nauki polskiej? Wydane pieniądze, gdyby były przekierowane do Polskiej Akademii Nauk, do poszczególnych instytutów, gdyby tamci naukowcy otrzymali właśnie te pieniądze i mogli rozwijać swoje badania, myślę, że mielibyśmy znacznie lepszy efekt, biorąc pod uwagę te wskaźniki, które są wbrane przy ewaluacji i rozwoju uczelni wyższych i rozwoju naukowym. Te wszystkie rzeczy, o których tutaj dzisiaj wspominamy, oczywiście są dość przykre. Ja się bardzo cieszę, że ministerstwo podjęło taką, a nie inną decyzję w państwa przypadku. Byłam przekonana, że ta decyzja zostanie już podjęta wcześniej, kiedy w grudniu planowaliśmy budżety i opiniowaliśmy po raz pierwszy budżety i mogłam zobaczyć na żywo, ile wyglądają odpowiednie właśnie kwoty, które są przeznaczane na poszczególne instytucje naukowe. I dlatego też mam kilka pytań, bo pan dyrektor dość długo tutaj mówił o tym, jakie macie w zasadzie osiągnięcia po tym roku działania.
Nagrody kopernikańskie, które Państwo przyznajecie, są to nagrody o dość znacznej wysokości, ponieważ jest to indywidualna nagroda pieniężna, która ma wartość, uwaga, 500 tysięcy złotych. Kiedy polski Nobel, przypomnę, polski Nobel, czyli nagroda przyznawana przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, jedna nagroda w ciągu roku wynosi 200 tysięcy. 500 tysięcy, które laureatami tej nagrody zostali dwaj nobliści. Jakie mamy efekty z tego, że ci dwaj zasłużeni nobliści otrzymali nagrodę? Jaki to ma wpływ na rozwój nauki polskiej? Chciałabym uzyskać taką informację. Drugie moje pytanie dotyczy, jakie są realne osiągnięcia tych osób, które otrzymali od Państwa stypendia i nagrody. Czy prowadzicie Państwo właśnie badania, które pozwolą Wam odpowiedzieć, jak przyznane pieniądze przekładają się na ich osiągnięcia naukowe? To znaczy, ile mieli artykułów w monografiach, w czasopismach, ile dzięki temu badań naukowych przeprowadzili? Czyli to wszystko to, co każdy naukowiec w Polsce jest rozliczany co roku, wypełniając poszczególne raporty. Kolejne moje pytanie. Doktoranci. Chwalił się Pan tutaj, że macie tak wielu doktorantów, którzy zgłosili się. Chwała Wam za to. Przyznał Pan również, że są to w większości przypadków studenci zagraniczni. Jaki jest procent pomiędzy studentami polskimi i zagranicznymi? Czy stypendia, które otrzymują ci studenci, doktoranci, czy studenci zagraniczni otrzymują stypendia w takiej samej wysokości i jaka jest wysokość tych stypendiów? I na koniec jeszcze pytanie właśnie do Pana Ministra. Rozumiem, że przy rozwiązaniu Akademii, która jest radą dla Szkoły Wyższej, Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, studenci zostaną w odpowiedni sposób zaopiekowani, to znaczy, że nie pozostaną, ponieważ oni są po pierwszym roku studiów doktoranckich i trzeba będzie znaleźć na nich uczelnię, która przyjmie ich na zasadzie przeniesienia i będą jak gdyby dalej mogli kontynuować swoje prace naukowe. Co w takim przypadku właśnie, gdyby któryś z tych studentów się nie zdecydował na przejście, na przykład z uwagi na brak stypendiów w szkołach, do których zostanie skierowany? I co stanie się z majątkiem uczelni, z majątkiem akademii? Bo z tego, co tutaj dowiedziałam ja się dzisiaj, bo nawet sobie nie zdawałam sprawy, że mówimy o takim Bizancjum, że jest to 5 siedzib w różnych częściach Polski. Co stanie się właśnie z tymi budynkami, ze środkami trwałymi, które zostały zakupione na rzecz poszczególnych kolegiów będących częścią składową Akademii? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan poseł Czarnecki. Później pozwolę sobie sama zabrać głos i pan profesor Pałys. Dziękuję pani przewodnicząca. Po pierwsze chciałem zauważyć, że Akademia Kopernikańska obejmuje tylko 6 obszarów spośród wielu obszarów, którą się zajmuje nauka w Polsce, szczególnie Polska Akademia Nauk. Czyli tylko dlatego tymi obszarami, bo z tymi obszarami nauki związana była działalność Kopernika. I dlatego nie można porównać całości działalności Akademii Nauk z Akademią Kopernikańską, bo to jest znacznie, ale to znacznie szerszy zakres. Natomiast chciałaby, i takie było założenie, się w tych obszarach specjalizować i tam głęboko i tematy naukowe drążyć. I myślę, że to sensowne i celowe, rozsądne uświetlenie rocznicy, 50. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, bo przecież takie było, to powołanie się z tą rocznicą wiązało. To po pierwsze. Druga sprawa. Powiem, bo przecież to są, pan minister już dzisiaj mnie zgasił, jak powiedziałem, o niewielkich pieniądzach, ale pieniądze przeznaczone na akademię są, jakie, spróbujmy się na tym chwilę zastanowić. Jak powoływaliśmy 20 lat temu, prawie 20 lat temu, może 19, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dlatego powoływaliśmy, bo widzieliśmy, że polska nauka kuleje, a może nie tylko nauka, ale innowacyjność w Polsce nauce kuleje.
Bo jeżeli chodzi o te publikacje, to już wtedy, mimo tej potężnej biedy, bo 20 lat temu byliśmy znacznie biedniejszym krajem niż dzisiaj, bo dzisiaj Polska jest bardzo bogatym krajem w stosunku do przez te 20 lat te wszystkie rządy jednak spowodowały, że Polska jest bardzo znacznie bogatszym krajem niż 20 lat temu. I wówczas profesor Smulski, który objął, był pierwszy prezes Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, powiedział nam, uświadomił, że budżet jednego Uniwersytetu Stanforda jest tak wielki, jak finansowanie wówczas całej polskiej nauki. Z tego pułapu startowaliśmy. To nie są miliony złotych, panie ministrze, to tylko są miliardy złotych, jeżeli chcemy osiągnąć prawdziwe sukcesy. Ta akademia miała punkt startu bardzo słabiuteńki. I pan to nawet to kwestionuje. Przecież oni z zera startowali, panie premierze. 40 milionów złotych, 40, bo chyba tyle na tę akademię się przeznacza, co tam. To 25 milionów złotych na akademię. Co to 25 milionów złotych, to porządnej aparatury pan nieraz nie kupi, panie ministrze. Dobrej aparatury. Ja już nie mówię o cyklotronie czy cokolwiek innego, bo chociaż ostatnio mieliśmy kłopoty z finansowaniem badań na Uniwersytecie Warszawskim, ale się udało je wybronić. Też, bo wstrzymano badania cyklotronu, badania jąder ciężkich atomów na Uniwersytecie Warszawskim, ale ostatecznie przywrócono. To i teraz czepianie się o tą drobną, ta drobna kwota niczego w polskiej nauce nie zmieni. Ta kwota, która była przeznaczona na Centrum Kopernikańskie. Ten pomysł sam w sobie był bardzo dobry, ale tylko dlatego, że wyszedł od prezydenta, musi być storpedowany. To nie ma nic wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością, bo to była inicjatywa prezydenta, panie ministrze, nie Prawa i Sprawiedliwości. Prezydenta Andrzeja Dudy. Bo chciał w ten sposób uczcić pamięć najwybitniejszego polskiego uczonego Mikołaja Kopernika. I to chyba nic z tym złego. Jeżeli byśmy to kontynuowali, to nie chodzi o to, kto to i co powołał. Jeżeli pan cokolwiek będzie miał dobre pomysły, panie ministrze, my zawsze będziemy je wspierali. Bo nam nie zależy na tym, kto jest inicjatorem, ale zależy na tym, żeby ta nauka się rozwijała. A pan jest znany z tego i na pewno pan przejdzie do historii, że pan potrafi dobrze niszczyć. I zdobędzie pan laury. Bo pana Uniwersytet w Katowicach, Politechnika, dostaje, powiedzmy, na pewno ponad miliard złotych. Mój uniwersytet dostał 2 miliony, to jest promil tego. I pan zniszczył centrum komputerowe. A my mamy 30, a ile pan miał patentów? Pan nawet 10 nie miał, panie. 10 patentów w Europie nie zgłosili. 10, a my 31. I dlatego trzeba było łeb ukręcić. Bo pobiliśmy nawet Akademię Górniczo-Hutniczą i Uniwersytet Warszawski, który miał 17. Ja pan mówię, o czym pan mówi, bo pan nie rozumie, o czym mówię, panie. Po prostu my otrzymujemy od pana wsparcia, wszyscy, całe środowisko, a nie niszczenia. Liczę na to, na opamiętanie, bo przecież Uniwersytet Politechnika jest to wielka uczelnia. Sam z niej korzystam z dorobku tych uczonych. I pan powinien godnie tę Politechnikę reprezentować, a nie działać jak Hunwejbin. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Ja myślę, że mam nadzieję taką i szczerze w to wierzę, że jeśli chodzi o rozwój polskiej nauki, to wszystkim nam, niezależnie od partii, klubu, poglądów na rozwoju polskiej nauki zależy. Szczególnie osobom, które biorą udział w posiedzeniach tej podkomisji. Tylko myślę, że w polskiej nauce raczej nie cierpimy w tym momencie na brak instytucji. Jak pan poseł Czarnecki wspominał przed chwilą o powstaniu NCBiR-u, NCBiR wtedy wypełniał jakąś lukę. I w mojej ocenie nie można tego powiedzieć o Akademii Kopernikańskiej. I żeby wyjść teraz z tego sporu, tego rytualnego sporu politycznego i odejść od przypisywania wszystkiego motywacjom czysto polityczną i antypatii wobec Prawa i Sprawiedliwości, chęci
i przypisywanie tego chęci zniszczenia wszystkiego, co powstało za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Na marginesie przypomnę, że dzisiaj na Komisji Edukacji mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o popularyzacji, padło wiele słów pozytywnych na temat programów, które zostały uruchomione za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, programów popularyzatorskich. Kiedy coś działa, to dobrze, że działa i należy to kontynuować. Ale tutaj trzeba przypomnieć o tym, że kiedy w ogóle pojawiły się plany powstania Akademii Kopernikańskiej, to protestowali przeciwko temu sami naukowcy. W obawie przed tym, że będzie to instytucja, która będzie pochłaniała duże środki, nie realizując celów, które wymagają stworzenia nowej instytucji. I ja myślę, że nie wydarzyło się nic, co by udowodniło, że to były obawy niesłuszne. I kiedy mówimy o konkurencji, ja bym przede wszystkim chciała, zgadzam się z tym, akurat w tej kwestii się zgadzam z posłem Dolatą, że tak, Polska Akademia Nauk wymaga wsparcia także finansowego obok reform. Że tak, to finansowanie powinno być stabilne i nie wymagać tych dodatkowego finansowania co roku. Ale w jaki sposób ma do tego doprowadzić istnienie instytucji dublujących te same funkcje? I to samo powiem o każdej instytucji, która dubluje jakieś funkcje, niezależnie od tego, kto ją zaproponuje. Kiedy pojawiła się propozycja nowej instytucji grantowej dla nauk humanistycznych, też uważałam, że to jest pomysł chybiony, ponieważ takiej instytucji nie potrzebujemy i nie był to pomysł wychodzący ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. I muszę powiedzieć, że kiedy argumentem jest to, że grant dostał Instytut Panowski, argumentem za tym, że to nie są instytucje, które działają wbrew sobie, to ja się zastanawiam, ale po co nam instytucja, dodatkowa instytucja, która ma przekazywać granty instytutom panowskim? Jaki jest tego cel? Mamy określone mechanizmy finansowania z ministerstwa. Mamy dobrze funkcjonującą instytucję grantową zajmującą się badaniami podstawowymi. Mamy instytucję zajmującą się wdrożeniami. Więc naprawdę inwestujmy w te instytucje, które działają dobrze. Tak, wzmacniajmy je i tutaj jak najbardziej trzeba wzmacniać ten głos mówiący, pochodzący ze środowiska, który zwraca uwagę na te potrzeby, ale ja nie widzę żadnego uzasadnienia w tworzeniu instytucji, które mają wyglądać spektakularnie, ale nie wypełniają, nie realizują celu, który w tym momencie jest nierealizowany. I w tym, co usłyszeliśmy w sprawozdaniu z pracy dotychczasowej Akademii, no nic mnie nie przekonuje do tego, że rzeczywiście coś przemawia za tym, żeby dodatkową instytucję utrzymywać, która rzeczywiście pochłaniała bardzo duże środki w stosunku do realizowanych zadań. Dziękuję bardzo, pan profesor Marcin Paus. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie ministrze, szanowni państwo. Ja chciałbym odnieść się do trzech aspektów całej sprawy związanej z Akademią Kopernikańską. Pierwszy aspekt to powołanie. Kiedy powołana była Akademia Kopernikańska, odbywało się to całkowicie bez udziału środowiska naukowego i całkowicie w tajemnicy przed środowiskiem naukowym. Na żadnym etapie przedstawiciele instytucji reprezentujących naukę w Polsce nie byli zapraszani do ani dyskutowania na temat sensowności powoływania, ani na temat organizacji, ani na temat jakichkolwiek szczegółów.
Ja pamiętam dotąd posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym, kiedy chcieliśmy się na ten temat wypowiedzieć, okazało się, że nie możemy, ponieważ jest to projekt prezydencki, on ma inny sposób procedowania i na tym etapie, praktycznie rzecz biorąc, instytucje przedstawicielskie, nie oczekuje się od nich żadnego zabrania głosu. Teraz to, co chcieliśmy wtedy powiedzieć i co w sumie przez cały czas jest ważne, to to, że sposób zorganizowania Akademii Kopernikańskiej nie przyczynia się do realizacji celu, jakim deklarowany cel jest dołączenie polskiej nauki do poziomu czołowych centrów naukowych na świecie. To jest między innymi rezultat tego, że nigdy nie było dyskusji na temat tego, jak, jeżeli chcemy stworzyć instytucję, która będzie działała lepiej, czy będzie miała jakąś wartość dodaną, nigdy nie było dyskusji na temat tego, jak to zrobić, tylko gotowy pomysł został położony na stół i przegłosowany. Na czym polega problem z Akademią Kopernikańską? Bo ja nie chciałbym wchodzić w dyskusję dotyczącą tego, że ktoś powołał, ktoś chce zlikwidować, natomiast chciałbym skupić się na tym, jak naprawdę został zaproponowana ta instytucja, jak skonstruowana i jakie z tego wynikają problemy. Otóż Akademia Kopernikańska została, to jest kilka typów instytucji umieszczonych w jednym opakowaniu. Jest to korporacja uczonych, jest to instytucja przyznająca nagrody w takiej wysokości, że są to nagrody bardzo znaczące finansowo. Jest to instytucja, która przyznaje granty. A więc ileś różnych funkcji zostało skumulowanych w jednym organizmie i do tego jeszcze otrzymała możliwość nadawania stopni naukowych bez poddawania się jakiejkolwiek ocenie. Dostała to z powodu wpisania tego do ustawy, a nie z powodu stwierdzenia, że posiada kompetencje, poziom, spełnia wymagania takie, jakie nakładamy na instytucje nadające takie stopnie. Co w związku z tym wyszło z Akademii Kopernikańskiej? Otóż wyszła instytucja o wsobnym charakterze, nie działająca dla systemu nauki i szkolnictwa w Polsce, tylko działająca obok, będąca dość dobrze odgrodzona od tego z punktu widzenia konstrukcji ustawowej, bardzo dobrze odgrodzona od tego środowiska i mogąca funkcjonować świetnie sama, bez konieczności działania, bez konieczności kontaktów zewnętrznych. Drugi aspekt z tych trzech, o których chciałem powiedzieć, to jest organizacja. Pierwszy skład został powołany bez udziału środowiska naukowego w praktyce i w niektórych izbach akademii wywołał pewnego rodzaju zdziwienie w środowisku, że akurat taki skład został uznany za najlepszą reprezentację osiągnięć naukowych w Polsce. Teraz druga część, Nagrody Kopernikańskie. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, to było też przedmiotem naszych przypominań jako instytucji przedstawicielskich w różnych gremiach. Otóż Nagrody Kopernikańskie są przyznawane na wniosek, ale z wnioskiem mogą wystąpić praktycznie tylko i wyłącznie instytucje rządowe i polityczne. Tam nie ma przewidzianej możliwości takiej, że instytucje środowiskowe, Akademia Nauk, uczelnie, instytuty mogą zgłaszać kandydatów do Nagród Kopernikańskich. To ponownie jest tworzenie takiego odrębnego świata i ja chciałbym przez cały czas podkreślać, że patrząc na Akademię Kopernikańską, jest to trochę taki jakby zupełnie oddzielna instytucja i zaprogramowana tak, żeby była oddzielna. Kolejny element organizacji, koncepcja 5 obszarów i oddzielnych kolegiów. Proszę Państwa, to nie służy niczemu.
Otóż dlaczego akurat najważniejsze jest to, żeby koncentrować się na 5 oddzielnych obszarach? Jaki jest sens utrzymywania tych obszarów w oddzielnych lokalizacjach? To nie prowadzi do żadnej wartości dodanej naukowej, ani do żadnej przewagi konkurencyjnej nad kimkolwiek na świecie, ponieważ trendy na świecie są zupełnie odwrotne. Ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o organizację, padały tutaj informacje dotyczące astronomii, medycyny. To są obszary działania, gdzie posiadanie bardzo poważnej i dużej infrastruktury badawczej jest warunkiem niezbędnym do tego, żeby prowadzić jakiekolwiek działania. Jeżeli chcemy prowadzić badania w astronomii czy medycynie, nie dysponując żadną bazą, nie dysponując tą infrastrukturą, to raczej mówimy o tym, co byśmy chcieli, a nie tworzymy, nie robimy kroków, które rzeczywiście pozwolą to osiągnąć. A więc są to trochę obietnice, które nie mają pokrycia. I ostatni z tych trzech aspektów to jest działanie. To, co widać w funkcjonowaniu Akademii Kopernikańskiej, to jest to, że bardzo duża część działalności, również to, co było przedstawiane tutaj w trakcie posiedzenia, to nie jest prowadzenie działalności badawczej, tylko to jest promocja. To jest działalność, gdzie wkładamy duże pieniądze po to, żeby mówić o tym, co można byłoby robić, ale nie wkładamy tych pieniędzy w rzeczywiste robienie tego, o czym mówimy. Proszę zwrócić uwagę na to, że Akademia, mimo deklaracji prowadzenia bardzo zaawansowanych badań, praktycznie rzecz biorąc nie ma kadry, a doktoranci nie kształcą się w środowisku naukowym, tylko są przyjmowani do szkoły doktorskiej, a następnie przypisywani do promotorów, którzy są w różnych miejscach i tak naprawdę nie powstaje żadne naukowe środowisko Akademii Kopernikańskiej. Teraz bardzo dużo było mówione o tym, jakich rzeczy Akademia nie dała rady zrobić ze względu na braki finansowe. Ale myślę, że gdyby posadzić tutaj jakiegokolwiek dyrektora albo rektora którejkolwiek uczelni w Polsce, mógłby przedstawić listę zdecydowanie dłuższą, ile można byłoby osiągnąć, gdyby nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe były w Polsce większe. W związku z tym liczenie tego, czego nie zrobiliśmy, nie jest przekonującym argumentem do tego, żeby mówić, że jest przed nami tylko o krok jesteśmy od wielkiego sukcesu, gdyby tylko można było 2 albo 3 razy więcej pieniędzy przeznaczyć na tą działalność. Ja chciałbym, żebyśmy, myśląc o naszym sektorze nauki i szkolnictwa wyższego, naprawdę myśleli o tym, żeby te 2 albo 3 razy więcej przeznaczyć na wszystkie instytucje, a nie uważać, że przeznaczenie ich na jedną niewielką, oddzielną i o osobnym charakterze instytucję rozwiąże problemy innowacyjności, pozycji nauki uprawianej w Polsce na świecie i wiele jeszcze innych problemów. Rada Główna analizowała tą sprawę, zwróciła uwagę na to, że w projektach przedkładanych czy też przygotowywanych w ministerstwie są odpowiednie przepisy, które mówią o tym, że studenci i doktoranci nie zostaną w przypadku likwidacji na lodzie, że jeżeli można użyć takiego kolokwialnego wyrażenia. I w związku z tym, analizując sprawę, nie zgłosiła uwag do projektu likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Czy są jakieś kolejne głosy? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan Janusz Szczerba. Janusz Szczerba, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Pani przewodnicząca, panie posłanki, panowie posłowie, panie ministrze, szanowni goście.
Ja teraz będę krótko mówił, nie tak jak długo, jak do południa. Powiem tak. Całe środowisko, łącznie ze związkami zawodowymi, obydwoma, dwiema największymi centralami, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność, protestowaliśmy przeciwko prezydenckiemu pomysłowi, a później ustawie, projektu ustawy o powołaniu Akademii Kopernikańskiej. I to jest pierwszy fakt. Fakt jest drugi, o którym przypominam panu posłowi Dolacie a propos rozmowy. Tak został, nie zostaliśmy dopuszczeni do głosu. I pan profesor Pałys, i ja, i jeszcze inni przedstawiciele wtedy, kiedy o tym chcieliśmy dyskutować i wyjaśniać rządowi. Dlatego Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP popiera projekt likwidacji i taką opinię wystawi, chociaż mamy tylko jedną delikatną uwagę dotyczącą artykułu 10. Tam jest o zapewnieniu możliwości rozwiązywania umów o pracę zgodnie z kodeksem dla wszystkich pracowników. Tam jest trochę nieścisłości, ale jesteśmy za tym, żeby Akademię Kopernikańską rozwiązać i rozwiązać Szkołę Główną Mikołaja Kopernika. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już zaraz oddam głos, bo jak rozumiem, to już będą odpowiedzi na wszystkie głosy. Ja tylko jeszcze sobie przypomniałam o jednej rzeczy. Chciałabym zapytać, rozumiem, że o trwającej kontroli na razie możemy powiedzieć tyle, że trwa i do końca października ma być ukończona. Tak, to tylko chciałabym się upewnić. Domyślam się, że na razie nie ma więcej informacji, nic do zdradzenia, ale jeszcze na wszelki wypadek pytam i w takim razie oddaję głos panu ministrowi i potem panu dyrektorowi. Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, pełniąc funkcję wiceministra w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego, nie mogę zapomnieć o tym, że jestem przedstawicielem środowiska akademickiego. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej poprzez studia doktoranckie, doktorat, habilitację, jestem profesorem tytularnym. I no tu te zarzuty pana posła Dolaty o tym niszczeniu, no mnie przede wszystkim sam fakt, bo nie byłem ministrem, gdy powoływana była Akademia Kopernikańska, już wówczas ten fakt bardzo mocno mnie oburzył, ponieważ zdawałem sobie sprawę z tego, że ta instytucja jest w kontrze do w ogóle całego środowiska. Zdawałem sobie sprawę też jako pełniący funkcję dziekana i w randze prorektora, co to znaczą środki na naukę i rozwój, gdzie wciąż te braki, no, jest to też źródło frustracji i szczególnie młodych kadr i wiemy, jak trudno o te pieniądze, a tu powstaje instytucja, która z tej puli środków no, czerpie i to znaczące kwoty na stosunkowo dla małej grupy osób i to wyodrębnionej w sposób taki kontrowersyjny, mówiąc bardzo delikatnie. Proszę Państwa, nie prześcigniemy PiS-u w psuciu nauki. To jak Prawo i Sprawiedliwość poprzez szereg tak naprawdę działań starało się psuć to wszystko, co w nauce polskiej było dobre, no to moglibyśmy tu tą dyskusję bardzo mocno poszerzyć o szereg wątków, czego Akademia Kopernikańska jest tylko jednym elementem. Bo zaczęło się od najpierw czasopisma, pamiętacie Państwo, później była z tym związana kategoryzacja. No, minister Czarnek podjął decyzję i szereg różnych czasopism, które absolutnie nie zasługiwały na wysoką punktację. Nie, kilka, mnóstwo. Mnóstwo. Później, proszę Państwa, po ewaluacji na odwołanie... Panie pośle, ale proszę mi pozwolić. Panie pośle. Proszę Państwa, proszę o ciszę. Pani posłanko Bielanka, panie pośle Czarnecki, proszę o umożliwienie odpowiedzi panu ministrowi. Dziękuję. Proszę Państwa, punktacja była dalece, była zmieniona, co miało znaczący wpływ w procesie ewaluacji na kategorie uzyskiwane w dyscyplinach przez różne instytucje naukowe. Później był szereg odwołań
I dzisiaj mamy z tym problem, ponieważ wiele instytucji zwraca się do nas, dlaczego tak naprawdę nie odczuwają wzrostu nakładów subwencji na naukę, skoro uzyskali wyższą kategorię naukową. Ponieważ w wyniku odwołań licznych tak naprawdę bardzo wiele instytucji decyzją arbitralną ministra uzyskało wyższą kategorię. Tak naprawdę to w ogóle w zasadzie dominuje kategoria A i B+, praktycznie z gorszymi kategoriami nie ma instytucji. I to spowodowało, że wciąż ten sam koszyk nakładów na badania na naukę w Polsce no nie spowodował, że wybijające się lepsze instytucje miały szansę na wzrost nakładów po to, by raz uzyskać zapłatę za swoją wykonaną dobrze pracę, ale jeszcze uzyskać impuls do dalszego rozwoju. No bo to jest takie normalne podejście, które się charakteryzuje odpowiedzialnością. Natomiast no, już może nie będę rozwijał tutaj całej tej dyskusji w ogóle o sytuacji polskiej nauki za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ale wracając już do Akademii Kopernikańskiej. No, Akademia Kopernikańska, proszę Państwa, no miała absolutnie wyjątkowe warunki rozwoju. Krótko to trwało, ale te miliony, które były wydawane, no to nie przynosiły spodziewanych efektów. Także my, to nie jest kwestia, proszę Państwa, niszczenia instytucji, tak jak tu mówi pan poseł Czarnecki, że przecież takie pieniądze to w ogóle przy miliardach, które wydajemy, to nie mają znaczenia, to wydajmy te pieniądze i nie oczekujmy żadnych efektów. No przecież, przepraszam bardzo, no panie pośle, przecież pan też jest przedstawicielem środowiska naukowego i pan wie, że te pieniądze, jeżeli my mówimy o wymiarze całego kraju, to być może te 25 milionów rocznie to nie jest tak dużo, no ale jeżeli pan te środki sprowadzi na grunt swojej instytucji i porówna liczbę pracowników Akademii Kopernikańskiej i swoich instytucji naukowych, z którymi jest pan związany, no to pan na pewno potwierdzi to, że to są olbrzymie wtedy środki. I tak powinniśmy na to patrzeć. Proszę Państwa, tu jeszcze może pani poseł Bielawska. No więc proszę Państwa, no ta likwidacja to nie oznacza, że to, o czym mówiłem, że młodzi ludzie zostaną pozbawieni szans na ukończenie tych doktoratów, o to jak najbardziej zadbamy, jeżeli chodzi o majątek. Więc majątku nie ma. Wydatkowanych zostało dużo środków, ale tak naprawdę ani infrastruktura badawcza żadna nie powstała. Majątek to są wynajmowane często pomieszczenia w tych punktach. Tu się zgadzam absolutnie z profesorem Pałysem, że no też sama idea tworzenia takiej instytucji i wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami, które są od siebie daleko odległe, no to jak się to ma do tego, gdzie no dzisiaj ta multidyscyplinarna współpraca przynosi te najlepsze efekty. I to właśnie chodzi o to, żeby kojarzyć naukowców, by oni mogli w bliskim kontakcie ze sobą współpracować. Tak więc, pani przewodnicząca, to chyba tyle w tej dyskusji z mojej strony. Także proszę nie zarzucać nam jakiejś złej woli. To, co przyświeca tak naprawdę naszym działaniom, to taka prawdziwa odpowiedzialność. Podszyta również nie tylko tą kwestią polityczną bo i finansową, bo to są też bardzo ważne przesłanki, ale przede wszystkim też merytoryką. I ja też jako naukowiec, tak jak kłóciłem się i nie byłem absolutnie zwolennikiem powstawania takich instytucji w Polsce, tak teraz uważam, że no, należy jak najszybciej rozliczyć się z tej działalności i nie popełniać więcej tego rodzaju błędów, bo nie chodzi o to, żeby tworzyć kolejne instytucje. Tych instytucji jest wystarczająca ilość. Widzimy, nawet demografia powoduje to, że spadają liczby studentów na naszych studiach. Stąd też myślimy o pewnej koncepcji warunków, które sprzyjałyby łączeniu uczelni. Chodzi o to tak naprawdę, żeby przede wszystkim zadbać o te instytucje, o uczelnie, instytuty badawcze, instytucje związane z polską nauką, żeby budować ich silną pozycję. Nie potrzeba nam żadnych instytucji dodatkowych. Tych instytucji powstało kilka. No i niestety były to decyzje polityczne, bardzo często do tego, żeby transferować pieniądze do swoich ludzi. No, czy taka była akademia, to może nie będę tego wątku dalej rozwijał, ale wiecie doskonale Państwo, że takich instytucji powstało wiele. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie ministrze i poproszę, jeżeli chce odpowiedzieć pan dyrektor. Dziękuję pani przewodnicząca, panie ministrze.
Może najpierw do pani poseł. Tak, pani poseł. Faktycznie ustawa mówiła o tym, że jest kategoria B+. Parametryzacja uczelni nastąpi bodajże w 2029 albo 7, przepraszam, 7 roku. Pani poseł, jako naukowiec, czasem trzeba usiąść, ile się pisze książkę. No nie da się napisać. My mówimy o roku czasu funkcjonowania, pani poseł. Gdybyśmy robili chałturę, to ja bym siadł sam, pan minister jako naukowiec, to jesteśmy z GPT w stanie pisać codziennie po 5 artykułów. Tak się nie da. Więc już pani mówię. Powstało wydawnictwo. W tej chwili kolejka do naszego wydawnictwa, znaczy w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika jest około pół roku. I zaczynamy publikować. Sam opublikowałem 4 książki, 5 artykułów tylko w tamtym roku. Więc to jest ta kwestia. Ale parametryzacja miała być 2027. To rozumiem, że się nie doczekamy, więc no trudno tu mówić, czy nasi naukowcy coś piszą, czy nie piszą. Piszą. Może nie wszyscy. Proszę. Szkoła Główna, pewnie tak. No to pewnie do pana, do państwa zdają, tak? Ale to... Poprosiłam tylko o włączenie mikrofonu. Proszę, ja w folii wyjaśnienia. Ja jestem dyrektorem biura z konkursu, a ja mówię o szkole, która jest naszym tym jakby narzędziem przez Radę Uczelni, której przewodniczący to sekretarz Akademii Kopernikańskiej. Natomiast Szkoła Główna ma całą strukturę normalnej uczelni, że może się użyć normalnej, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym. I tam to powstało. Szkoła działa rok. Zakładaliśmy to wszystko przez półtorej roku. Więc no myślę, że teraz jak pan minister zażąda jakichś sprawozdań, wiem, że się odbywa parametryzacja pracowników naukowych, mamy nową panią pełniącą obowiązki, panią rektor i wiem, że to się odbywa. Kolejna rada z tego, co otrzymałem dzisiaj wiadomość, ma być 16 tego miesiąca co do kwestii parametryzacji jakby oceny pracowniczej naukowców. Wiem, że nastąpiło rozwiązanie umów z kilkunastoma osobami, które nie robiły w ocenie pani rektor tego, czego powinny, ale myślę, że to nie jest tylko problem naszej, znaczy tejże uczelni, bo na nie wszystkich ludzie się, że tak powiem, chcą pracować, więc zostały zwolnione. Kolejna partia ma być 16, więc też pewnie jakieś decyzje zostaną podjęte. To jest ta kwestia. Druga, dlaczego lokalizacja izb? Oczywiście ja realizuję ustawę. Ale z tego, co znam życiorys Kopernika, to on w tych 5 miastach, które wymieniłem, czyli Łódź, Toruń, Warszawa, Lublin, Olsztyn, on funkcjonował, on był tam czynny zawodowo. I stąd lokalizacja. Ale to chodziło pewnie w zamyśle, znaczy pan prezydent pewnie miał w zamyśle upamiętnienie tychże miejsc, które poza Warszawą nie są tak znane środowisku naukowemu. Dlatego tam, gdzie była ta aktywność, gdzie są jakieś pomniki Mikołaja Kopernika, jakieś kwestie naukowe, tam zostały utworzone izby. No pani poseł, to ja to na przykład rozumiem, ale to możemy się oczywiście różnić. I tam powstały te izby, te kolegia. Dlaczego w tych dyscyplinach? No dlatego, że to były główne dyscypliny Mikołaja Kopernika. Te 5 dyscyplin. Idąc torem, może też jestem w błędzie, pani rozumowania, to jeżeli mamy uniwersytetów w Polsce, pani nie wiem, ze 400, tak, i mamy na 350 kierunek medycyna czy astronomia, no to może polikwidujmy, zróbmy na jednym. Dlaczego my mamy te dyscypliny? No właśnie dlatego, żeby konkurować, żeby kształcić, ale też nie każemy żadnej z uczelni likwidować medycyny, astronomii czy innych tych dyscyplin. Jeżeli chodzi o majątek, już pani, mówię, pan minister słusznie wspomniał, my nie mamy majątku w tych miastach, o których mówię, wynajęliśmy i na to dostaliśmy na uposażenie szkoły Mikołaja Kopernika 5 milionów złotych rachunku celowego, który teraz jest przedmiotem kontroli. I uposażyliśmy. Uposażenie polegało na tym, że w tych lokalizacjach wynajęliśmy zgodnie z zapotrzebowaniem ówczesnego rektora szkoły głównej, pana Jezu, to był pierwszy. Nie.
Odbywało się to głównie i finalizowało, kiedy rektorem był pan Piotr Turek. I w czterech lokalizacjach mamy wynajmowane, szkoła wynajmuje budynki od Narodowego Banku Polskiego. Natomiast w jednej lokalizacji w Toruniu wynajęliśmy dla szkoły budynek od Agencji Mienia Wojskowego. I całość wyposażenia szkoły, począwszy od ołówka, potem sprzęt, remont tychże budynków, no tego, czego potrzebowali na początku, zanim były subwencje z ministerstwa, na ten cel dostaliśmy 5 milionów złotych. Więc my majątku nie mamy. Nasz majątek to jest wynajmowany budynek przy Nowogrodzkiej 47, gdzie go dzielimy ze Szkołą Główną Mikołaja Kopernika. Mamy stoły, krzesła, komputery, to co jest do funkcjonowania. To jest dzisiaj obliczone w kontekście Akademii Kopernikańskiej na 240 tysięcy złotych. Jest to drugi rok, amortyzacja po 20%. Toż ile my mamy tego majątku? No ale oczywiście jak trzeba, to przekazujemy to, co mamy, bo tak bardzo niezniszczone. Teraz tak, mówiła pani o doktorantach, że są z zagranicy. Tak, są z zagranicy. Jeżeli szczegółowe informacje, ja ich nie znam, bo to jest Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, to bardzo proszę zwrócić się do Szkoły Głównej, na pewno udzielą tych informacji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie naukowców, o zamknięciu się na świat naukowy, ja nie uczestniczyłem w kluczu dobierania tychże naukowców. Jakieś parametry, a wiem, że bardzo wysokie, musieli spełnić. Natomiast informuję państwa, że zamysł był taki i wiem, i połowa tej grupy, których mamy w zgromadzeniu ogólnym, to są zagraniczni, a połowa polscy. Czyli ja nie mogę się do końca zgodzić z zarzutem pana profesora Pałysa, że środowisko naukowe się nas bardzo boi, dlatego że połowa tych ludzi jest z polskich naukowców, a druga połowa, czyli drugich 50, którzy zostali wybrani i zaopiniowani przez zgromadzenie ogólne, nie zostało zaakceptowane przez najpierw pana prezydenta, później pana premiera i są w zawieszeniu. Mamy tylko 50 i w tejże grupie również połowa stanowili zagraniczni naukowcy, a połowa naukowcy polscy. Czyli gdyby to było zatwierdzone plus my, co jesteśmy w szkole, to ponad 100 naukowców młoda uczelnia, znaczy polskich, zaangażowała. Jeżeli chodzi o kadrę, wiem, że tworzą się teraz zakłady, na przykład zakład prawa w Kolegium Prawnym, rady instytutów, gdzie muszą funkcjonować, więc kadry naukowej mamy na przykład w Lublinie chyba 15 osób, w tym samodzielnych pracowników nauki z Polski i zagranicy, którzy mogą prowadzić zajęcia, razy 5 kolegiów, więc to no nie jesteśmy jakoś bardzo chyba hermetyczni. No ja zauważyłem ze swojej strony, że to raczej nawet z tymi partnerami, z którymi na początku chcieliśmy podpisać umowy, którzy wyrazili taką chęć, zgłaszali się do nas może z ciekawości. Później właśnie w związku z tym, że nastąpiły te zmiany w Polsce, po prostu odmówili nam, grzecznie nam odmówili, bojąc się, znaczy ja tak wyczułem, to jest moje subiektywne odczucie, że boją się, że jeżeli z nami coś zorganizują, na przykład jakieś duże konferencje, to mogą nie dostać finansowania, jest to źle widziane i tak dalej. Myśmy nigdy nie nakłaniali nikogo, natomiast skupiliśmy się na umiędzynarodowieniu nauki, stąd nasza aktywność za granicą. I jeszcze jedno do pana profesora Pałysa, dlaczego mówiłem o tym, czego nie udało się zorganizować. Panie profesorze, myśmy to robili przez rok, niecały rok, mając 3 kontrole na głowie, prasę i tak dalej, to no wiecie, że nie było łatwo, tak? Więc żeby instytucja nam zaufała, do niej dotrzeć, nawiązać współpracę, to też się nie robi za tydzień, no bo pomyśleli, że jesteśmy niepoważni, tak? Ale to było robione kanałami właśnie tych naszych noblistów, potem były spotkania, potem były Teamsy, chciano z nami pracować. Ja wspomniałem o instytucjach, projektach, które na przykład były warte 100 milionów złotych. Takim Leibergu. To jest projekt na 10 lat. To nie są instytucje, no, nie umniejszając żadnej instytucji, ale z którą mogliśmy podpisać, bo mieliśmy parę groszy. To naprawdę są instytucje, które też i oferowały pieniądze. No proszę spojrzeć, no, 3,5 miliona dolarów plus 10 milionów dolarów z deklaracji, to już jest taki budżet, panie ministrze, na 2 lata na nasze funkcjonowanie. To są ludzie, którzy chcieli to dać. A mówiliśmy o projektach wartych setek milionów, więc stąd się to bierze. I ten okres tylko roczny.
Ja na pewno Państwa nie przekonałem z tego, co widzę, bo decyzje zapadły. Ja mogę tylko prosić, tak zgodnie jak Pan tutaj przewodniczący związków zawodowych, żeby tych ludzi po prostu potraktować zgodnie z kodeksem pracy. Sam jestem w takiej sytuacji, ludzie, którzy ze mną współpracują, no w szkole też jest trochę tych osób. W akademii no to wygaszam, panie ministrze, zgodnie z wolą, co mogę, no ale ktoś musi coś jeszcze robić. Nie wiem do jakiego czasu, ale postaramy się to zrobić bezboleśnie. I tylko prosiłbym o to, żeby po prostu, skoro decyzje zapadły, żeby to zrobić w jakiś taki sposób no, humanitarny dla tych ludzi, którzy też zrezygnowali ze swoich pierwszych miejsc pracy czy i przyszli jakoś do tej instytucji. To ja chyba... Tyle. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, panie ministrze, szanowni państwo, dziękuję. Panowie posłowie, pan poseł Dolata i pan poseł Czarnecki jeszcze proszą o głos. Tak, ja też bardzo krótko, w nawiązaniu do słów tutaj pana profesora. Myślę, że jak wyrazicie czynny żal, podpiszecie lojalkę, to będzie wam wybaczone. Myślę, że ten rząd tak działa. Jeszcze oddam głos posłowi Czarneckiemu. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałem się zwrócić do profesora Gzika, bo wiem, panie profesorze, że jest pan, zajmuje się pan naukowo inżynierią biomedyczną. I pana działania, niech pan sobie wyobrazi, że my, nasze centrum komputerowe, które już jest rozwiązane, nawiązało współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, z Politechniką Warszawską i pracowaliśmy nad wynalazkiem, który miał zapobiegać rozwojowi jaskry. Uczestniczył w tym projekcie profesor Szaflik, o którym na pewno pan wie i pan go, może go nawet pan zna, profesor Szaflik, syn i pan Jerzy i Jacek, i to musieliśmy tę pracę rzucić. I to jest bardzo smutny efekt pana działalności. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle. To teraz może w kolejności pan dyrektor i pan minister też chciałby jeszcze zabrać głos, więc bardzo proszę. Dziękuję. Mając na uwadze to, co powiedział pan poseł, no, my czynnego żalu nie będziemy składać, bo uważamy, że nie zrobiliśmy nic złego jako zwykli pracownicy. Natomiast oczywiście nowy rząd, bo tu te kwestie omawiamy, miał możliwość współpracy, ukadrowienia, bo przecież stan kadrowy i pan pracownicy ministerstwa znali, jak również zamienienia tych 50 naukowców no w domniemaniu wadliwie wybranych, tych z zagranicy, chociaż oni... Tak myślę, że jak niektórych znam, to nie wiedzą, co się tak w Polsce dzieje politycznie, bo ich to po prostu nie interesuje. To są ludzie nauki i po co innego tutaj przyszli i po prostu jest nam niezręcznie tłumaczyć, co w internecie piszą, no bo ich to po prostu nie interesuje. No ale nikt z tej okazji nie skorzystał, więc nie mamy nowych członków. No i tak jak mówię, rozumiem, że decyzje zapadły. To tylko mogę zapytać jeszcze o termin, żeby wiedzieć, jak przygotować instytucję. Ale to... Rozumiem. To ja dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pan minister. Panie dyrektorze, ja mówiłem o tym. To nie są jakieś osobiste tutaj jakieś pretensje do zespołu, który tworzył czy tą korporacyjną część, czy akademię, czy szkołę kopernikańską. Mamy zastrzeżenia co do samej idei i sensu w ogóle istnienia takiej instytucji. Ale tu jeszcze, bo tu do pana posła Czarneckiego, no my tutaj nie dyskutujemy, akurat skupiamy się na Akademii Kopernikańskiej, nie mówimy o wszystkich kwestiach. Nie znam, nie wiem, co to jest za problem tu, bo pan poseł mnie jak gdyby oskarża wprost, że ja zlikwidowałem pana instytut, tu jakieś jeszcze kwestie być może ciekawych badań. Panie pośle, zapraszam na grunt taki naukowy do Zabrza i chętnie powspółpracujemy i z panem i z zespołem tu wymienianych profesorów. Ratujmy te projekty, ja jestem za tym. Nie wiem, nie do końca mam wiedzę, na czym polegała likwidacja tego instytutu, o którym pan poseł tu mówi. Brak finansowania, ale to...
Nie, no to, to proszę bardzo, jestem do dyspozycji, porozmawiajmy o tym, bo no, problem Jastry jest oczywiście problemem bardzo istotnym. Chciałbym uwierzyć, panie profesorze, że to będzie skuteczne. Zapraszam do ministerstwa, porozmawiamy na ten temat. Będę miał więcej wiedzy, być może będziemy w stanie coś pomóc. Dla zdrowia Polaków. To żeby mogli często odzyskać wzrok albo nie utracić wzroku. A jestem wdzięczny profesorowi Szaflikowi to, bo on przywrócił mu wzrok, bo byłem przez kilka miesięcy ślepy. Bo mam tylko jedno oko widzące i on mi przywrócił wzrok. I dlatego jestem wdzięczny, jeżeli by mógł w jakikolwiek nasz zespół by mógł pomóc. Dziękuję bardzo. O, i to jest konkret. Zamieńmy pieniądze trwonione na projekty, które generalnie niewiele przynoszą, na te, które mają pomagać w wielu aspektach funkcjonowania naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że tutaj, jeżeli się pojawią jakieś...